Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie. I jesteśmy z powrotem w Mortyrze i znaleźliśmy jakiś dziennik. Dziennik polski, Polish Daily, za jednego penny. O. Koniec wojny, alianci świętują zwycięstwo. Dobra, mam się. Mamy apteczki, mamy zbroję. Gdzie ja jestem? O matko! Myślałem, że to... strzały, a to... facet z granatami. Bo jak pamiętacie, to granaty w tej grze wydają te same odgłosy, co... rykoszet. Gdzie ja do ciężkiej cholery jestem? O kurde! Matko boska! Widzieliście to? Rzucił mi prosto w mordę! Rzucił mi prosto w twarz! Prosto w twarz! Po prostu i cała moja zbroja i wszystko poszło się... A, jeszcze tak sko... Nie, dobra. Wczytaj grę jeszcze raz! Dobra, polskie zwycięstwo, aliantów, bla bla bla. Dobra. Gdzie jesteś? Enno! Dobra, jesteś. I teraz szybko biegiem, bo już zaczął rzucać granatami. Nie! Fuck! Kurde! I nagle nam poziom trudności wzrósł. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu. O! Dobra. Chyba udało mi się go zabić, ale granaty wszędzie latają! Frugają granaty! Frugają granaty! Dobra. A? To nie byłem ja. Ale przynajmniej już zapisz grę. Przynajmniej zachowałem... przynajmniej zachowałem godność, tak? W końcu jakoś bardziej oświetlona... O. Tak, dobra. Ja wiem, że wy mnie bardzo, bardzo lubicie. Ja też was bardzo lubię. Ale się ładnie ustawili. Wiecie, że to ma... Że to ma po prostu rozstrzał... Taki, że wy mnie w ogóle nie traficie. Ale chyba nikt was tego nie nauczył! Co się działo w tamtych czasach? W ogóle... Żadnego przeszkolenia ci ludzie nie mieli! Żadnego! Nic dziwnego, że naziści przegrali wojnę! O-o! Czyżby od tyłu chciał mnie... Tak jest! Wyczułem cię, skurczybyku! Wyczułem cię po prostu! Śmierdziałeś na kilometr! Starymi rybami! A teraz tamtego weźmiemy też. Powolutku. O, twardziel! Gdzie jesteś? Wracaj. I tu mam jeszcze jednego. Jeszcze ktoś chce się zabawić ze mną? Nie? To dajcie mi święty... Co to jest? Znowu nie byłem ja. Kurde! Skąd te granaty? No jak ja? A, zabiera mi ktoś apteczkę. Tak myślałem, stoi tam. Nie! Nie, 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 dobra, 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 będę grzeczny, będę grzeczny! Przepraszam! Jedyną dojściem jest tutaj. A to się odbija od podłogi! Ale troszeczkę za mocny jest efekt. No przyznajcie sami, że za mocny. Wygląda tak, jakby tam była druga warstwa. No ale okej. Powoli. Aha, tutaj jedynie mogę przejść dookoła, dobra. Weźmiemy sobie to. I mając nadzieję, że on tam jest. Człowieku, gdzie jesteś? Bo zacząłeś mi na nagła grać. No nie, no nie może zniknąć! Dlaczego tak się dzieje? Dobra, mam przynajmniej amunicję, dużo... zaraz! Zanim wyjdziemy na... Zapisuj często! K-Wolf, zapisuj często! Dobra, zniknął tamten mi przyjaciel miś. O!
trafia w mnie. Dobra, troszeczkę mnie trafili, ale zachowaliśmy się iście profesjonalnie i w tym momencie mogę zebrać apteczkę, amunicję i będziemy naprawdę dobrze zaopatrzeni w tym momencie. Wszystko powoli układa się w logiczną całość, tak? Nie? Ale chyba nie traciłeś życia przez to. Czy zbroi, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, idziemy na górę. Ci ludzie z tymi granatami zaczynają się być coraz bardziej irytujący. Coś tu jeszcze jest? Nie. W ogóle... Zauważyliście, że się troszeczkę zmieniła atmosfera jakby? Czy to wygląda na drugą wojnę światową? Bo to mi wygląda bardziej na Half-Life'a w tym momencie. Znowu taki silosy. Albo jak zauważył słusznie kolega wice Quake 2. Nowa plansza, tak? Nie? Nie nowa plansza, cholera. Jest tak ciemno, żebym nie widział. O, to nie brzmi dobrze. Dobra. Wygląda jak cholernie wielka zamrażarka. No co ty nie powiesz? Trafiłem go w przewrocie. Co to jest do ciężkiej cholery? To wygląda bardzo źle. Bardzo źle. Pilnuj się! A nie śpisz przy pracy. Dobra. Kolejne i w ogóle. Nie ignoruj mnie do ciężkiej cholery! Dobra, mam wszystkich. I co teraz? Stąd przyszedłem, więc muszę iść dookoła, nie? Bo tędy nie ma żadnego wejścia, z tego co widzę. Tam muszę się dostać. W ogóle co to jest? To w ogóle nie wygląda jak coś, co należy do tych czasów. Ja wiem, że są różne teorie na temat tego, jak naprawdę Szwaby byli usytuowani. Aha, jest zbroja. Okej, to jeszcze zrobimy jedno kółeczko dookoła, zobaczymy, czy czegoś nie przeoczyłem. Te różne teorie na temat nazistów, ich eksperymentach, prawda, sekretne broni w II wojny światowej i takie tego typu rzeczy, że mieli normalnie myśliwce z napędem odrzutowym, no i oczywiście te ich okultystyczne zapędy też, to też różne były na ten temat wymysły. Nie ten przycisk. Zmiana w HUD-u, nawet nie wiedziałem, że w ten sposób się to robi. Dobra, teraz wpisa... No. To nie może być dobre. To nie może być dobre. To jest... Co to jest? Aha. No tak, winda. Tylko, że ja... Co jest? Aha. Matko Boska, nie dajesz mi wysiąść nawet! Przez chwilę się nawet nie... Przez chwilę nie wiedziałem, co się dzieje, tak? A, no to było proste. Jesteśmy już tutaj. W nieskończoności jeszcze dalej! Nie no, serio? Serio? Toy Story? Naprawdę? No... Ale... Zaraz, ale Toy Story z którego roku było? To nie wiem, ale dobra. Czego? Dlaczego nie mam mojej broni? Nie mam moich broni w ogóle! Co jest? Gdzie ja do cholery jestem? Wszędzie pełna apteczek. Mam amunicji. Amunicja. Z
Zbroję? Mam zbroję, ale dlaczego nie mam żadnej broni w ogóle? Apteczki też nie potrzebuję. Dobra. O. Fajnie, że... Zaraz, co to jest? O kurde! O, co jest? Czym ty jesteś? O, au, au, au! Co się stało? To... Nie. Dobra. Aha, strzał, bo tak się przenieśliśmy do nowej tej... Oła, dobra, nie. Jeszcze raz, dam się zabić, bo spierdoliłem w tym momencie. Ale gdzie my jesteśmy? Już wiem! Przeszliśmy pół metę! Przeszliśmy, ludzie! Udało się! Już jesteśmy w przyszłości! Jesteśmy w przyszłości! Jesteśmy w przyszłości! To jest rok 2093 w tym momencie. Tak jest! Udało nam się! Doszliśmy! Super, zapisz grę. Koniec II wojny światowej. Doszliśmy do przyszłości. Chociaż dziwne, bo mieliśmy się cofnąć do przeszłości, żeby zmienić przyszłość. I teraz jesteśmy z powrotem w przyszłości. A to jest robot jakiś. Który został uszkodzony, czy coś. Dobra, mam cię. I mam jakiś nową broń? Nie. Ale wszystko się zmieniło. Dobra, zaraz, zaraz. Usłokujmy się! Głęboki wdech i wydech. Mam jakąś nową broń. Co to jest? Pistolet laserowy! O matko! I naboje! O matko! Super! Mam pistolet laserowy i broń. Zajebiście, a mogę to... Nie mogę. Myślałem, że mogę mu pomóc użyć mu w cierpieniach, ale najwyraźniej nie. Dobra. Wasz tubę? Nic tu nie ma? O nie, no nie mówcie mi, że się z... To którędy ja mam wyjść teraz? Nie, nie, znowu nie ten bullshit z tym, że się nie mogę wydostać. Dobra, wiem, zapomniałem, że tutaj amunicję mam. Chociaż nie wiem, dlaczego to jest amunicja do starego typu uzbrojenia. No to nie ma żadnego innego zejścia. Niestety nie. Nie będę brał tej zbroi, bo chyba maksymalną ilością jest 100, prawda? Setting się w ogóle nie zmienił z tego miejsca, więc przez chwilę myślałem, że to jesteśmy dokładnie w tym samym okresie, nie? Tam to już było wystarczająco futurystyczne. Dobra. Tu nie mogę wyjść. Tu nie mogę wyjść. Co ja mam do cholery ciężkiej zrobić? Może z tym robotem muszę pogadać albo coś. No podchodzę do niego i ginę! Co się dzieje? Ała! Jeśli tylko go zaatakuję, to zaczynam dostawać obrażenia. Co? Ale bzdura. Odgłosy są prawidłowe. No i teraz Authentico, nie wiem co zrobić, nie? Czy ja mam jakiś przedmiot, który mogę użyć na nim? Nie, nie mam. Co ja mam zrobić tutaj? Aha! Super. O co chodzi?! Nie. Kej. Rozejrzyj się tu bardzo uważnie. Na pewno żeś coś przeoczył, jak zwykle. Zresztą.
Może muszę zniszczyć to coś tutaj, to coś tutaj. Nie. Tego kota też nie mogę zniszczyć. Nie. A no tak! Fach. O, my god! No przed oczyma! No dlaczego żeście mi nie powiedzieli, że ja mam tu schody? Zresztą tu jest nawet strzałeczka pierdolona! Kugde! A, dobra. Najpierw chcę iść tędy. Po więcej amunicji. Seba... O! O! Mamy elektroniczne wiadomości! To zupełnie jak ten. Wow. Unreal! Jeśli to czytasz, wróciłeś do swych własnych czasów. Bądź ostrożny, gdyż ci, którzy byli twoimi przyjaciółmi, są teraz wrogami. Facepalm! Twoje działania w 1944 nie pozostały bez echa. Jesteś teraz wrogiem publicznym numer jeden, przyjaciel. Jeśli jestem wrogiem publicznym numer jeden, to jakim cudem mam jakiś przyjaciół? No to po co to wszystko było? Tato! Po cholerę mnie wysyłałeś w przeszłość, skoro nie udało mi się nic osiągnąć, zatrzymać Szwabów i jeszcze w przeszłości mnie wszyscy nienawidzą teraz. No dzięki ci za taką pomoc, wiesz? Że równie dobrze mogłem nic nie robić. Trzeba było mnie po prostu... Co do ciężkiej cholery, skąd ty się tu wziąłeś? Ale tu ma... To strzela takimi jakby seriami, aha. Okej, okay, oni mają jeszcze animację... ginięcia? Nie wiem jak to nazwać. Czy w przyszłości musi być tak ciemno, jak w dupie u murzyna? No i oni już w tym momencie giną, ja muszę o tym pamiętać, bo inaczej bym sobie... miał tylko problem. A tu nic nie ma? Nie, okej, okay, to musimy zejść... niżej, w końcu trochę światła. Więcej światła, proszę. Żadnego palenia. A! Dobra, jest. Mam cię. Mamy cię, nowy program telewizyjny. Nie... gdzie ja teraz? Boże, ja nic nie widzę. Dlaczego to wszystko musi być takie kryptyczne? A! Ładnie wyglądasz, ale... Co to jest?! Automat, jakiś robot! Autentycznie, to jest robot. Na szczęście ma cela tak jak tamci. No i co teraz? Zapisz grę na trzecim... Nie w ten sposób. K-Wolf 3. No i którędy teraz? A spróbujemy... To nie było takie trudne. Tylko czy to było... warte. Nie, nie było. Mogłem go równie dobrze zignorować, no ale okej. A więc to jest przyszłość. Ale zaraz. Nie przenieśliśmy się na inną planetę. Byliśmy na Ziemi. To dlaczego to jest... To jest chyba Jowisz, nie? I Księżyc? O co biega tej? O co kamany? O co kaman? Ale jaka duża przestrzeń normalnie do eksploracji. Zupełnie nie ta gra. O, mamy latarkę. Latarkę i zbroję, no to nam się na pewno przyda. Prędzej czy później. Wszystkie za... Ja wiem, że muszę iść tutaj na pewno. Ale najpierw chcę pozbierać to, co mogę. To, co mogę znaleźć. Teraz najpierw... Jeszcze tutaj, tu... A, w ogóle, czy tu mogę wejść? Nie. Industrialny ten... setting. No, wiecie co, no...
Różni się to od tego, co mieliśmy okazję podziwiać do tej pory, to na pewno. To na pewno. Przeciwnicy są jakby prostsi. Tam jest jeden. Tylko, że ta broń nie ma takiego... Dlaczego mam zieloną tą? Nie trafiam go. Jest, udało się. Dobra. Aha, tu jest jeszcze jeden. Brzmi tak, jakby to był robot jakiś. Achtung Contamination... Contamination Zone, czyli... Niedobrze. No. Ale szybkie te windy są. Okej. Klucz, klucz. Mam złoty klucz. Co?! Mam złoty klucz. Dobrze. Zbroja. Jeszcze amunicji troszeczkę się przyda na pewno. O! Normalnie skąd wy wyłazicie? Skąd ich tyle jest? O, jest apteczka i... Apteczka, ale nie chcę więcej apteczek. Zapisujemy grę. I przechodzimy dalej i skończymy. Chociaż chciałem jeszcze zerknąć tutaj. Czy ja mogę? Mogę. Czy tu coś jest? Tak, było. Tajne przejście i apteczka kolejna, która nie jest mi w sumie potrzebna. Więc idziemy dalej. To jest na pewno kwaśny deszcz. Założę się, że to jest kwaśny deszcz. Dam sobie... Nie dam sobie nic obciąć, ale... Założę się, że to jest kwaśny deszcz. Dobra. Złoty klucz. Co tu jest? Ubergang Zuzon 2. Aha, przejście do sektora drugiego. Okej. Jesteśmy w zonie drugim. Zapisujemy grę. I tutaj kończymy! Jesteśmy w przyszłości, która jest dokładnie taka sama jak przeszłość, ponieważ chodzimy i strzelamy. Dobra, zobaczymy jak to nam pójdzie. Mam wrażenie, że ci nowi przeciwnicy są troszeczkę prości niż ci poprzedni przeciwnicy. Szybciej się poddają. Ale nic, to sobie zostawimy na następny raz. Z mojej strony to już wszystko. Ochrona przed kawfasem. Dobra, dobra, nie. Z mojej strony to już wszystko. Dobranoc.